Flash! A, Great Coyote, specjalnie dla Was, 4K, PlayStation 5, kolejny odcinek Bohaterów Marvela. Udało nam się troszeczkę upgrade'ować rzeczy. Nie udało nam się przejść tej misji w sali Thread, ale wiem, o co tutaj chodzi i w jaki sposób to zagrać, natomiast trzeba się przespać, żeby to jeszcze raz rozegrać. I tutaj trzeba to zrobić Spider-Manem, ponieważ mnóstwo jest tutaj środowiskowych możliwości i trzeba to wykorzystywać. Tutaj żeśmy zakupili sobie fajną sprawę, mamy już 10 poziom szkolenia, słuchajcie. Można modyfikować te zdolności, nie? Po również sobie tutaj, jak widzicie, esencji mam dużo więcej, dlatego że sobie te karty troszeczkę posprzątałem. Stwierdziłem, że nie ma sensu trzymania tych różnych zdolności dodatkowych, których i tak przecież nie używam. Mamy teraz tak, tutaj to zielone i ta gwiazdeczka pokazuje, że zmodyfikowaliśmy fortyfikację, dodając bierz kartę. Na przykład ochronne uderzenie możemy, ale popatrzcie, aż 100 esencji bohaterskiej jest, nie? Czy szybkie cięcie, 50 esencji ataku, to jakby bohaterskiej umiejętności. No to spróbujemy jeszcze na przykład to leczenie zmodyfikować. Ten modyfikator to jest albo heroizm, albo wymiana, jedna wymiana przy aktywacji tej zdolności. To wygenerujmy jeszcze dodatkowy heroizm, nie? No i tutaj mamy, ale zobaczcie oczywiście, ile nam spadło. I ja bym jeszcze postarał się zrobić to szybkie cięcie, nie? Bo jednak mimo, że tutaj 50 to jest 23, a może da się tutaj, słuchajcie, fajnego coś zrobić. Tu nie można chyba iść. Jest wymiana przy nokaucie jeszcze i dobierz kartę po nokaucie. To zrobimy to. Dobranie karty po nokaucie to jest fajna sprawa, bo może dojść nam kolejna. No i jest teraz, tutaj widzicie gwiazdki, to są już maksy i jako zdolności bohaterskie są złote, nie? To jeszcze możemy spróbować. Blade ma wszędzie esencję ataku, tu ma na przykład niech krwawią esencję umiejętności i można by spróbować jeden kontratak jeszcze. Wymień, by zyskać efekt kontratak. I tak to zrobimy, bo to będzie bardzo fajna sprawa. Ale teraz... Ach, kredyty jeszcze tutaj nam zleciały. No to już teraz więcej nie mogę. O, jak widzicie, na przykład doktorowi wymieniłem już wszystko na bohaterskie. Nie, już nic więcej nie ma. Ghost Rider też, ale tu jest już teraz 10 minimum kasy. Także to jest fajna tutaj rzecz. I teraz... musimy tu super linka jeszcze zrobić sobie spotkanie. Przede wszystkim z wiadomości. Zacznijmy sobie od Blade'a. Jak najbardziej, Blade'ie. Not exactly. You've proven you can handle yourself with a sword hunter, but a warrior's greatest weapon is their mind. Yoga requires discipline, balance and control. Three things I'm hoping you've got in spades. Przypominam, że bitwę rozgrywamy już na heroicznym poziomie, także nie na... Mamy większą trudność, czyli pojedynek na jogę. Plus jeden. Okej. Oczyść umus. Jest nowy poziom przyjaźni, zimna krew, proszę. Karty bohaterskie mają 10% na nałożenie efektu krwawienie, także jest super. I przyjaźń drużynowa, słuchajcie, jest na piątce. Komplementy mamy jakieś też jeszcze, nie? Super, poszło. I teraz jeszcze od doktora Strange'a. Musimy też się z nim skontaktować. I może coś pogadamy. A! Wyciszenie. Doktorze, bądź z nami. But is that all I am? Perhaps this... Yes, that... Thank you for still having... Wierzę, doktorze. Jest, punkty przyjaźni i drugi poziom. Doktor Strange. Większe dobro. Po 50 na wygenerowanie co turę punktu heroizmu. No naprawdę świetnie poszło nam. Słuchajcie, poszło nam naprawdę świetnie. Ale tu już więcej nic raczej nie mamy. Nie wiem, czy można zrobić jakąś sobie misję tak zwanego drugiego rzutu.
Bo ja bym chciał, bo można tutaj ulepszyć na przykład, ale nie tych bohaterów, co ja chciałem, słuchajcie. Czyż trzeba iść do spania? Nie, w ogóle, a ten przecież jest nie mój pokój. Ale bym dała czadu, co? To jest mój, ale nie można spać teraz. Ile mamy pieniędzy? 181. Zobaczmy, co tu się stało. Pieczęć na twarzy jakąś można kupić? Niech będzie. Wolę to. Górną część twarzy. Jakie co za dziadostwo tutaj to jest. Lotnik. Zasięg. Przyłbica. Skrzydła. Nie, no to jak ktoś lubi, to naprawdę... O. O, jest. Koronę ma. Hunter Korona. Opaskę północnych słońc ci damy jeszcze. Niech będzie. Dobra. Strój bojowy. Nie rozumiem, że cały czas o co tutaj chodzi. Można chyba te... Dziecko demonów. O, jakie fajne. Ale to jest ciemne. A tu jeszcze mamy całą twarz. Stolica. O Jezus, ale jesteś brzydka teraz. Moc rzadkie. Nie, nie, to w ogóle cała głowa księżyc. Chciałem zrobić dziecko piekieł. O, Walkiria, to nawet całkiem, całkiem. Nie spać, nie stać cię. No nie stać mnie, czy nie spać cię. Dobra, starczy 106. Znowu żeśmy posprzedawali. Ja to zawsze i tak wydaję. Nigdy nie umiem się jakoś powstrzymać, nie? Od tego. Sprawdźmy, co tutaj mamy. O, patrzcie, bo tutaj można zaprosić do azylu Steve'a i on ma 0 punktów na przykład, nie? Nie chciałbym tak zrobić. Tutaj można tworzyć zdolności, badania. O, i są tu wyzwania, ale tutaj Hunter dzieci to jest dzięki któremu może sprawdzić walce. To będzie strój północnych słońc, ale czy... Słuchajcie, damy radę. Poziom pierwszy. My mamy 10. No dobra, spróbujmy. Jeżeli nam nie pójdzie, to po prostu. A zobaczymy, jaki to jest w ogóle poziom tego wyzwania. Zniszcz kryształ, by zdobyć kartę zdolności. Użyj szeptu pamięci, by zniszczyć kryształ. Tu jest szept pamięci. Celuję w Hunter, ale w jaki sposób ja mam... W takim razie... Aha, że pewnie jakoś odepchnąć, a odepchnąć trzeba. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle dobre, nie? W ten sposób. O, tu trzeba aż dotrzeć tutaj, nie? Tu nie ma jakiejś wymiany, tu nic nie ma generalnie, nie? O, to wcale nie jest takie łatwe, słuchajcie. Ja bym zakończył tą turę. Ale o co tu... A, nie można tak, czyli nie można tury zakończyć. Rozumiem, o co tutaj już chodzi trochę. Trzeba tak to skombinować, czyli to trudne jest, nie? Bo mamy silne odepchnięcie w dowolnym kierunku i trzeba to trzeba zniszczyć tym, nie? O. To tak nie powinno być, nie? No to raczej się zabije, nie?
Kurczę. Spróbujmy tak zrobić. Dokładnie. Ale mam tylko dwie szarże już, nie? Czemu ja tutaj nie zdobyłem nic? O! No i nic nie zrobię, nie? Nic nie zrobię. Kurczę, ale tu trzeba pokombinować, słuchajcie. Brawo za wyzwanie za nich. Tu bym potrzebował tego bicza. Ale najpierw bym potrzebował chyba tej szarży, tylko gdzie? O. Tutaj. Dobra. Powiedzmy. No ale widzisz, że tutaj... Nie, bo tutaj bym musiał załatwić tego w takim razie. Żeby dostać kartę, nie? Tą kartę teraz mam. I mam teraz 3. Teraz muszę zrobić to tak, że teraz mam 4. Jeszcze 2 karty zostały. 2 karty zostały, nie? Nie mogę tu, bo tutaj nie zrobię. I to jest, nie można się ruszyć jeszcze, nie? I to jest, kurde, przerąbane w ogóle, nie? Dobra, tu dostanę jeszcze kartę. Dobra. Pytanie, czy damy radę? Kurde, nie damy tutaj rady. Oby to się udało. Wygląda na to, że się uda, ale... Yeah! Udało się. A użyj nawałniczek ostrzy teraz, by zniszczyć ten kryształ. Dobra. Wow. Poszło. Jestem legendą i za 3 gwiazdki dostałem tą misję. Nawałnica ostrzy. Zadaj obrażenia każdemu wrogowi, zastosuj wobec nich silne odepchnięcie. To się nazywa Mistrzostwo Świata. Słuchajcie, do 3 razy sztuka. Ale fajne to jest. Powiem wam, że trzeba tu pomyśleć, nie można się ruszać w ogóle. Wymienimy sobie oczywiście tą nawałnicę.
bo to jest masakryczne. Edytuj talię. No i oczywiście nawałnica ostrzy, ale to aż 4T mam. Aha, to tak nie za dobrze daje. Fortyfikacja oraz garda, ale tu jest dobierz kartę i 2 heroizmu, 3 heroizmu. To całkiem nieźle, wyzwanie do broni. Podwaja heroizm i to nam wystarczy. A furia i ostateczne to jest na końcu, nie? Ale nawałnica ostrzy jest piękna. No szybkości nie będzie, dobra. Tu mamy trochę mało, bez litości ma 47. I tu jeszcze dobierasz kartę, nie? Jeśli cel ma ogłuszenie. Ale jakbyśmy zedytowali i wzięli tą szybkość, to po nokaucie. To może to wymieńmy na razie, to bez litości. Słuchajcie, jeszcze potem szybkie cięcie jedno sobie dorobimy. Doróbmy sobie jeszcze jedno szybkie cięcie. Zobaczcie tutaj, lewe ostrze. Północne słońce. Granice, o jakie fajne. Dawaj, granica, prawe ostrze. Granica. Tak, zróbmy tak, że po prostu sobie zrobimy. U Hunter. Szybkie cięcie. Pospolity schemat nam potrzeba. I 10 esencji ataku. Dobra, pospolity schemat. Czyli robimy sobie giełdę schematów. Stwórz pospolity schemat, uda się. Dobra, i teraz tworzenie zdolności. Szybkie cięcie. No i teraz będzie można je upgrade'ować, nie? O to mi by chodziło. Dobra. Nowa zdolność do ulepszenia, super, tak jak wam mówiłem. Miejmy nadzieję, że damy radę to upgrade'ować. No. Pięknie, jest. Odepchnięcie i szybkość. Jeszcze ją możemy sobie pięknie dobrać w tym momencie do edytu. Jest, szybkie cięcie mamy, zobaczcie. I tu jeszcze mamy po nokaucie odbierz kartę. Gdybyśmy spróbowali to jeszcze sobie ulepszyć, co wy myślicie? Nie? Ale nie mamy jednego kredytu, nam brakuje, żeby to ulepszyć. A powinniśmy, nie? Ile nagrywamy? 18 minut, dobra. To pójdziemy sobie na jakąś taką misyjkę, żeby przetestować jeszcze, myślę. Na razie. O, czy ja cię głaskałem? Chodź. A tam coś leży? Nie, dobra. Bo jakby był jakiś kredycik jeszcze, to byłbym przeszczęśliwy, ale tak dobrze to nie ma. Dobra. Mamy tak. I wtedy można sobie też zrobić przed misją, jak widzicie, że to kogo dotyczy. Tu dotyczy Blade'a. Tu mamy Kapitan Marvel niedostępny, o. Zniszcz urządzenie. A ja bym chciał tutaj Blade'a, nie? A to jest fabularna. Ochroń urządzenie Hydry. A ja bym chciał Spidermana jak najbardziej, bo ja go jeszcze, o. Odepchnij 3 wrogów. Mam, można schematy zrobić, nie? O, odepchnij 3 wrogów. Jest dobrze. A może iść Spider-Man? Bez sensu. Aha, musi. Rozpocznij z serią bohaterską. O nie, to szkoda tego. Dobra, to zrobimy mu jeszcze to.
i zrobimy kapitana. Moduł celujący, wybierz nałóż efekt naznaczenia i nanobot leczący. Może byśmy to zmienili na heroizm? Dobra, nie, niech tak będzie jak jest. Zobaczymy, co tu się teraz chłopaki zrobią. Chodzi mi o to, żeby po misji mógł w tym momencie jeszcze upgrade'ować Spidermana, bo on mi się podoba, słuchajcie. Ma świetne te karty. O! Co tu teraz mamy zrobić? Zanim zniszczą urządzenie. Jak najszybciej zyskać przewagę. No dobra, czyli trzeba to zrobić jak najszybciej. Zanim go niszczyć, dobra. Chroń urządzenie, dobra. Spokojnie. Znokautuj wrogów jako Spider-Man. Wybierz bohatera. Efekt na znaczenie. A wrogowie z tym znacznikiem zaatakują urządzenie, czyli z tym wykrzyknikiem. Dobra, no to trzeba tu absolutnie zrobić celujący. Mamy dwa wymiany i mamy tylko jeden ruch, nie? Ale zobaczcie, co tu się dzieje. Łańcuch uderzeń. Jeżeli zostanie znokautowany, nie? To przejdzie, ale jeszcze nie. Smagnięcie. Silne odepchnięcie. Ale aż 32 punkty obrażeń? Szybkość. Po nokaucie zagrujesz kartę. Dobra, tego załatwi. Jest kałweczka poszła. Odzyskano zagranie karty, ale ma tylko 109 na 41 teraz. Aha, ale możemy go uleczyć za darmo. Dobra, to jest w porządku. A tutaj nie ma szybkości, ta karta. Dobra, ale tych dwóch załatwimy. Dwie kałóweczki poszły. Jest chroń urządzenie, nie? Efekt prowokacja względem wszystkich wrogów, których celem jest urządzenie. Tu mam 60 aż, ale wiemy, o kogo tutaj będzie chodziło. Cios pięścią, odepchnięcie, prowokacja, zmuś przeciwnika, odbicie tarczy. Tak, zadaj każdemu wrogowi na obszarze. Ale tu łańcuch 42 i plus 1. Kolego, czyli... Którego to trzeba by załatwić? Tego? Czy tego? Temu tarczę żeśmy rozwalili. Spokojnie, dostał od tarczy elektrycznej, ale on już teraz za dużo nie ma. Mam jeszcze wymiany. Nie ma sensu, to trzeba wymienić. Bohaterskie, nałóż efekt spętanie i 50%. Cios tarczą. Albo odbicie tej tarczy. No to mogłoby być, ale bym nie został, nie miałbym heroizmu wtedy, nie? Dobra, jest 40 i 4 aż heroizmy. Jeszcze można zrobić jedną wymianę, nie damy radę. Ruchy przedmioty, ale Spider-Man da radę. 40 punktów to nie. Tu za 60. Tu za 40. Tu za 80. Cholera.
A tu? Też za 80. Naprawdę grubo teraz poszło. Ale dwa aż, nie? Zostało mu 45, czyli 40. To zadam za 60. To zada za 40, nie? Ale to jest za 1. To jest też za 1, za 60. To jest za 2. To jest za 2, za 80. Więc trzeba to patrzeć, nie? Temu nic się nie stanie. Tu jest za 2, za 40. Tu jest za 1, za 60 punktów. Nie, tego nie, tego by było trzeba za 60. Mam jeszcze jeden ruch, nie? On ma 45. Masz za 1? Za 45 jakiegoś? Ten ma za 40, ten ma za 40, ten... Nie no, musimy gościa załatwić, tego musimy załatwić, nie? Absolutnie trzeba załatwić tego, bo on ma naznaczenie. Po nokaucie odzyskujesz zagranie karty. Okej. Dobra, rozwalił gościa. I maksymalny punkt życia zwiększony o 21, bo ten drenaż duszy ma, nie? Jeszcze jeden punkt heroizmu. Tu jest 2 i za 160 by to było, masakra. Dobra, za 40. Mam jakieś wymianę, odbicie tarczy, chroń urządzenie, spętanie. Dobra, wymieńmy to jedno. I on ma zdrowia? 98, ale jego tu nikt nie atakuje, nie? Dobra. Zaraz przyjdą następni. Dobrze, nic się nie stało. Dobra, z czterech aż następnych. Więc musimy to zagrać. 7 siły bohaterom. On tu przeszedł. Ja dał ten amok. O, szybkie kopnięcie. Jeden drenaż duszy weźmiemy. O, zyskaj efekt garda, dobierz dwie karty. Szybkie kopnięcie, odepchnięcie. Jeżeli otrzyma obrażenia, nałóż efekt jeszcze krwawienie. Trzeba by jakieś obrażenia tu zrobić, nie? Danej turze. Bez sensu to teraz zrobiłem.
Dał mu krwawienie jeszcze, tak? Pod koniec tury. To nic już nie zrobi. Pozycja obronna. Dwa zagrania kart. To nasz duszy. Kradzież życia. W punkt. 40 obrażeń ma tutaj. Kapitana. On ma 63 aż. Garda 42. Nie udało się znowu załatwić, bo nie mamy nawet heroizmu, nie? Jest problemem tylko ten brak heroizmu, nie? Nic więcej. Dobra. Miało to być lepiej, a 60 się uzdrowił jeszcze. Brama piekieł. Jeszcze jedna fala posiłków. Dobra, biorę, powstaje spadek. Pojęcie zmysły, szybkość i odporność. Tak jest. O to właśnie chodziło. Tu jest aż 160. Tu na górze. 84 i pobliscy wrogowie 21 dostaną, nie? Dobra. Kurczę, on tutaj wali. Szybkość po nokaucie. Jeśli cel otrzymał obrażenia, to jest już 42. A tu nie otrzymał, nie otrzymał, nie otrzymał. Cholera. Dobra, jakieś jakby otrzymał, to byłoby dobrze. Może gdzieś jednego zrobić? Dobra, to teraz jak otrzymał obrażenia, to powinien być dobrze zagrany. Tak? No właśnie, o to chodziło. Jest kałóweczka kolejna. Jest jeszcze jedna, ta. Mamy tylko jedną zagranie kart. Odbicie tarczy to nie, to spróbujmy jeszcze zrobić. Piekielna bryka jest ok. Brama piekieł. Jest ten spadek, nie, ale to już nie możemy teraz punkt. Jeśli wróg obrał 40 obrażeń. Kurde, ten go prawie byśmy tu załatwili. Nie ma nigdy, wszędzie jest dwa heroizmu. Ale jak zagram, to będę mógł, nie? Żeby zrobić heroizm. Czyli tą bramę piekieł.
Cholera. Nic już nie można zrobić? Nic. Dobra, i tak mieliśmy to zrobić w pierwszej turze, a się nie udało zupełnie. Jeszcze te amoki robią denerwujące mnie po prostu strasznie. Znokautuj wrogów jako Spider-Man, jeszcze jedno nie zrobiłem, 3 zagrania kart. Dobra. Teraz damy im zwiększoną siłę ataku. Cholera, ten amok dostał, zapominam o tym. To zaraz mi zginie. Tu jest za kapitanem. Weź to wymień, jas. I wymień to jeszcze raz. Znowu brama piekieł. Tylko 2 zagrania kart mam. Szybki cios. Prowokacja, szybkość. I już. Dobra, ten już rozwalony. Jest zagranie karty. On ma ten amok. Tu są 2 punkty. Dobra. Nie zdąży. Kałóweczka poszła. Za tą jedynkę. Tu jest kapitan, ten i ten został jeszcze, nie? Jeszcze jest punkt. Tego trzeba rozwalić, nie? To jest za 80. Tego trzeba załatwić, nie? Kurde, to w tą stronę jest. Zapomniałem, że to się ciągnie. Ale byłem głupi. Ale jeszcze mam ten ruch na szczęście, nie? Dobra, kałówka. I poszło wszystko. Dobrze. Dobra, jeszcze amok mu zrobił. Ale teraz już nie mają, bo masz... No wiem, że trzeba... Oczywiście, że musimy to wstrzymać. Teraz kapitan, on ma 141. On ma 3 do anoku. A teraz... Teraz ataki środowiskowe, chłopie. Jak ich tu nie ma, dawaj łańcuch uderzeń. A mogę odepchnąć go pod to miejsce. Dobra. No i nie znokautował? 2-3. Teraz będzie piękne. A tu kartami trzeba znokautować, że przecież znokautował, nie? Jedna gwiazdka pewnie. 3 gwiazdki?
A miało być szybkie i proszę, schematy i żawka, cewka gamma. I super. Także daliśmy radę, słuchajcie, w tym odcinku. Co, jeszcze mam jakieś spotkanie z Blade'em? Czy co tutaj mam? Edytuj talię. Aha, bo to są te szybkie cięcia, bo tu jeszcze mam. To bez litości sobie zostawimy, nie? Dobra. Ile mamy minut? O, już 40, słuchajcie. Ile mamy pieniędzy? Nie, to ja bym wolał jakiś komiks przerobić sobie, nie? Galerie. Co żeśmy tu ostatnio takiego ładnego? Może to? O, niech będzie to. Zamień w obraz. I teraz to sobie powiesimy tutaj. O. No, ty chcę to powiesić. That looks good. No oczywiście, very good. Dobra, Blade. A few of us are meeting up tonight. Klub książki, klub książki. To zależy od książki. All our books are worth anyway. Oczywiście. Idziemy. Klub książki. Dwa punkty przyjaźni. Spotkanie klubu książki. No to bawcie się. I know about as much as you. Here's how this works. We pick out a book, we read the book. It's my turn to pick, so get. Dobrze. What kind? The good one. Te dobre. Did you all? What is the? You have not. Hunter, I've read half the books in the library. You are. This is. Dobra. Okej, niech będzie. I hope I have time for this. Fajnie. I got reassigned. Dawajcie, dawajcie te kluby książki. Czytaj. Dobra, dobra, bla, 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 bla. Nie chcę mi się z tobą gadać. O Jezu, jakie to męczące jest. Sztuka wojny Sun Tzu. Dobrze. Absolutnie. Absolutny klasyk. It's about how old? Fifth century. I can. Was that a? I do not. Stop right now. Our time. But I hope you read the whole thing. Dobra, oczywiście. Mam, jak ja mam to przeczytać teraz? To powinno być, że naprawdę przeczytać, żeby były te, nie? I'll save it for the next. Blade ma akurat fajny głos, nie? I could chat about it. Nah, I'm good. Po prostu, nie no, to po prostu jest jakaś tragedia, to co oni tu odwalają, nie? I think that went well. Blade, did you start? No, yes, so, Captain over. Then, what was that supposed? Oczywiście. No. You think? It might. The key to mine is a so. Glad you came, Hunter. Oczywiście. Cios kolanem. I szybkie uderzenie. To weźmy ten cios kolanem, nie? O Jezu, ale wyposażenie dostaliśmy do klubu książki teraz. W opactwie. Dobra. Zbieramy. Będzie kasa i możemy ulepszyć sobie nasze... O. Na razie tu nie będę nic robił, bo potrzebuję pieniążków. Ten symbol za kościołem, to wiemy. I jeszcze gdzieś pewnie będzie to, co musi być. Co ty nie powiesz? Hey, you. O, wazon.
A dlaczego nie mogę dać ci jakiegoś prezentu, Karol? Bohaterowie są zmęczeni, jak mówią. A teraz i tak nie mogę nic zrobić, bo muszę się wyspać. No dobra, to już generalnie jakiś jeszcze prezent. Mołtaj w praktyce, dawaj to. Tej świeczki nie chcę. Mogę tylko rozmawiać, nie mogę ich nigdzie zaprosić. Dawaj, otwieraj to. No, są kredyty, dobrze. Są ramy, w porządku. W porządku, doktorze. O, ciekawska dziewczyna. A gdzieś tutaj coś jeszcze Agata byś skrywała, to byś mi mogła powiedzieć, nie? No, zaraz pójdziemy spać, tylko jeszcze sprawdzimy, czy może będzie tu coś otwarte i może będzie też kotek, którym bardzo, bardzo już tęsknię. To żeśmy, jeszcze jest gdzieś jedna będzie zagadka tych symboli, nie? Co wam pokazywałem, gdzie są. I wystarczy sobie tutaj tylko zapamiętać co, jak, gdzie i kiedy. I robi nam się piękna, piękna zabawa. Taki duży obraz i nic nie mam. Musimy jakiś komiks tu zrobić. Tego nie chcę. Chcę jakąś ładną moją dziewczynę. Nie. Dobra, niech będzie to. Teraz zrobimy sobie tutaj. Dobra, i mam co trzeba, nie? Dobra, jeszcze tu coś się robiło, bohaterowie są zmęczeni. A co Karol ma? A, tu Italia, przydałby się jeszcze cios kolanem, nie? Do upgrade'owania, może da radę? I nic więcej, dobra. I wszystko. Idziemy spać, słuchajcie. Okej, teraz zrobię sobie takie, wiecie, kosmetyczne sprawy. Poupgrade'uję, znowu wam tutaj opowiem co i jak. I spotkamy się w następnym odcinku. Także ciao, Bambino, mówił dla was Great Coyote. Proszę o łapki w górę i udostępnienia oraz subskrypcję.